Witam z tej strony Lubosław. To wideo tak, będzie takie bardzo krótkie i chcę Wam pokazać, jak w programie Strategy Quant można w pełni wykorzystać moc procesora. Jest to taka możliwość, gdzie ustawiamy, ile rdzeni procesora ma używać program Strategy Quant. Jak to zrobimy? pokazuje. Tutaj widzimy całe okno, Strategy Quant, i nas interesuje okno z narzędziami. To klikamy, wybieramy narzędzia, możliwości. No i tutaj już mamy możliwości, i druga opcja jest wydajność. No to wybieramy wydajność. Już się nam pokazuje ilość wątków. I w naszym rozumieniu to oznacza, ile rdzeni posiada nasz procesor. Jak tutaj widać, mój procesor ma 12 rdzeni, no to mogę ustawiać od 1 do 12, ile potrzebuję. Zazwyczaj robię tak, że ustawiam o 1 mniej, jako mogę. Po prostu tu jest 12 no tak ustawiam o jeden mniej I jak coś innego będę robić żeby było jakieś tam po prostu zapas dla innych spraw co komputer potrzebuje otwieranie jakichś plików i innych rzeczy które procesor po prostu obsługuje no to wszystko tylko potem klikamy OK no i jest po sprawie dobrze jest jeszcze zrobić to że Zamykamy całą platformę i od nowa uruchamiamy, żeby się aktywowała ta funkcja. No i po uruchomieniu już powinno być wszystko ok. I na pewno, na pewno już będzie Strategic Quant korzystał z 11 rdzeni naszego, w moim przypadku 11 rdzeni procesora. Czy trzeba zrestartować platformę? Prawdę mówiąc, nie wiem, ale ja to zawsze tak robię, bo, bo jest lepiej, jak się te ustawienia znów załadują podczas uruchamiania programu. Tak to robię i może to działa i bez tego, ale szczerze mówiąc, nie zadałem takie pytania nigdy do supportu naszego. No ale wolę to zrestartować. Jak wszystkie oprogramowania. Tu jeżeli tam zrobimy jakieś zmiany, to prawie wszystkie potrzebują restart po prostu aplikacji. No to robię tak z przyzwyczajenia już. OK, no to wszystko na ten temat. Myślę, że w kolejnym etapie, który będzie już budowa strategii, Wam to bardzo, bardzo pomoże, bo procesor będzie działać na 100%, na 100 dla naszej korzyści. I to jest najważniejsze. Tak. Dobra. To wszystko. Dziękuję.